Taki jest tenis. Walka na śmierć i życie. Nie skrzeń tego. Wielki Szlem to największa nobilitacja w tenisie. Wimbledon to najbardziej prestiżowy turniej. Najlepszy z najlepszych. Nie ma to jak Szlem w Nowym Jorku. Wyobrażacie sobie, że afrykańska Arabka wygrywa Szlema? Jak mówiła Billie Jean King, presja to przywilej. W tym roku zostałam jedynką. To ostatni Szlem Siriny. Wszyscy są przeciwko mnie. Ludzie, mamy przechlapane. Kiedy gra swój najlepszy tenis, nikt nie jest w stanie z nią wygrać. Czułam, że ludzie mnie nienawidzą, ale nie mogę zrezygnować. Muszę grać. Kiedy byłem dzieckiem, tenis był poza zasięgiem czarnych. Chcę pokazać światu, na co mnie stać. Był rok, kiedy było u mnie kiepsko z psychiką. Zrobili ze mnie szurniętego złoczyńcę. Triumf na Wimbledonie będzie jak pokazanie wszystkim środkowego palca. Nie przestawaj wierzyć. To nie koniec, dopóki się nie skończy. Uwielbiam wyzwania. Uwielbiam walczyć. Triumf w US Open może odmienić życie. Nie czuję presji. Każdy dzieciak chce być taki jak ty. Jeśli nie będziesz cieszyć się chwilą, będziesz tego żałować przez całe życie. Zawsze zabieram ze sobą na kort wszystko, przez co przeszedłem. Chcę wygrać Szlema i być numerem jeden. Kiedy pojawia się szansa, trzeba ją wykorzystać.